cześć, dzień dobry, witam Cię na kanale Wiejskie Inspiracje. I dzisiaj fajny dzień, bo wreszcie dotarłem sobie na wieś na cały dzień. I to mnie bardzo cieszy, bo lubię przebywać na wsi, kiedy jeszcze nie mogę na niej mieszkać. I postanowiłem wybrać się na grzyby, bo wprawdzie jest to taki las, który trochę nie bardzo obfituje w grzyby o tej porze roku. Tu się zaczynają grzyby gdzieś pod koniec września dopiero, ale przez ostatnie dni było w całej Polsce przecież ciepło, a tutaj popadało przez kilka dni, więc mam nadzieję, że parę fajnych sztuk uda się znaleźć. Także zobaczymy. To powiedziawszy, Adam ruszył przed siebie w poszukiwaniu leśnej zdobyczy. Chodził i chodził, a czasem się wspinał i wciąż chodził. I tak chodził, o jak on chodził cały czas. I wciąż chodził i już się zdrowo nachodził, aż w pewnym momencie jego oczom ukazał się znajomy widok. Szatan. Przy nim wiernie jak giermek podążał stary przyjaciel Leon. Staruszek miał już ładnych paręnaście lat, ale wciąż wiernie przemierzał świat razem. Więc dalej chodził i chodził w poszukiwaniu swojej upragnionej zdobyczy, nakręcony tym, co widział w kryształowej kuli u niejakiego wielkiego maga YouTube'a. Lecz nic nie stało na jego drodze, co zasługiwałoby na miano zerwania i schowania do wielkiego wiklinowego kosza. I chciałoby się powiedzieć wam, że ta baś skończyła się happy endem, a Adam znalazł wymarzone swoje grzyby, zwłaszcza kurki, chociaż ze dwie, z których mógłby zrobić jajecznicę. Jednak nic takiego nie nastąpiło. Za to znalazł coś innego, co go niesamowicie przeraziło. No dobra, przyznaję, że chyba jednak to nie był najlepszy pomysł, żeby w tym lesie, w którym jednak już naukowo udowodnione jest, że dopiero gdzieś pod koniec września się zaczynają grzyby, żeby szukać ich w sierpniu i to jeszcze, gdy jest dosyć sucho i bardzo gorąco, nie ma szans. Także z grzybów nic i wracam z pustym koszykiem, ale ludzie, to te inne znaleziska, które widać w tym lesie, zobaczcie, to po prostu... To po prostu krew mnie zalewa, jak widzę coś takiego, naprawdę. I nie czarujmy się, przecież tego nie naznosiły wiewiórki i nie wyrzucały ze swoich norek nornice, no kurczę. I taki syf jest na każdym kroku i... Ludzie, trochę opamiętania, przecież swoją drogą podziwiam te osoby, które to zawlokły do lasu, bo naprawdę trzeba wielkiego zaangażowania, żeby niektóre z tych śmieci przywlec do lasu, ale skoro, nie wiem, przywlokłeś tutaj dwie pełne butelki, albo trzy pełne słoiki, zeżarłeś co tam było w środku, to czy naprawdę jest problem wziąć ze sobą to opakowanie i naprawdę wynieść to? To jest las. To jest las, w którym będziemy chodzić, w którym będą chodzić nasze dzieci i naprawdę coś takiego to jest przerażające, że tyle syfu zostawiamy. Zresztą w tym lesie, w którym tu jestem, to naprawdę jeszcze nie jest to rekord. Były lasy, w których śmieci były całe sterty. I tu akurat podejrzewam, że większość z tych śmieci wcale nie przywozili ludzie z miasta, bo nie mają tam koszy. Raczej jednak tutaj kłania się to też w stronę wsi, także jeżeli oglądacie mnie, to po prostu przemyślcie. Przecież to taka sama droga jak do lasu, to jest również do śmietnika, albo podejrzewam, że bliżej. A dzisiaj jest część śmietników zupełnie bezpłatna, gdzie można te śmieci wyrzucić, a część jest płatna takie grosze, że naprawdę po prostu wstyd i obciach, żeby lasy były zawalone takimi rzeczami. Były kiedyś takie reklamy, pewnie każdy z was pamięta.
leżing, smażing, plażing. No to teraz do tego to chyba jeszcze śmiecing trzeba doliczyć. Tak, śmiecing będzie kolejnym sportem narodowym. O, proszę. Co tam leży? Kurde, kawał styropianu. Czasem, gdy mam możliwość, to zabiorę takie śmiecie, jeżeli akurat mam możliwość, mam worek pod ręką. Nawet słyszałem w internecie, że jest taka akcja. Ona ma swój hashtag, ale niestety nie pamiętam jaki, więc jeżeli uda mi się przypomnieć sobie ten hashtag, to na pewno dam w opisie filmu. Właśnie o to chodzi, żeby jak zobaczycie śmieci i macie możliwość, to po prostu je zebrać. Ja wiem, że to nic nie pomoże i wiem, że nikt z tych osób, które zbierają te śmiecie, absolutnie nie jest winny tego, że te śmiecie tam w tym lesie, czy nad wodą, czy gdziekolwiek jesteście, że one tam leżą. I wiem, że to nie wasze śmiecie, że nie macie tego obowiązku, żeby je pozbierać, ale tak na zdrową logikę. Samo to, że podenerwujemy się, pokrzyczymy na tych, co śmiecą, albo nawet ich poedukujemy, pokazując, że naprawdę ważne jest to, żeby nie śmiecić, to nie jest wszystko. To jednak to, co już zostało zrobione, i tak trzeba posprzątać, więc ktoś to musi zrobić. Więc jak najbardziej popieram tę akcję, mimo że też uważam, że po kimś nie powinno się tego robić, ale jeśli chcemy mieć czyste lasy, czyste wody, to po prostu trzeba trochę zakasać rękawy. Niech to będzie taka nie tylko wiejska, ale wiejsko-miejska inspiracja. Po prostu nie śmiećcie, edukujcie tych, którzy to robią, a jak macie możliwość, to po prostu posprzątajcie, czy po sobie, czy... No po sobie to zawsze, ale czasami też po innych, żeby po prostu zostało czysto. Może w ten sposób, nie wiem, czy to najlepsza metoda, ale może w ten sposób coś chociaż trochę się zmieni. A to już jest totalna masakra. No przecież nie da się powiedzieć, a to wzięło, papierek mi wypadł z kieszeni. No kurde, nie da się. Ludzie, to jest las. No i tym niestety mniej optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy film, ale przepraszam za ostre słowa, ale czasami można się wkurzyć, jak się widzi coś takiego. No naprawdę w lesie wolałbym oglądać piękne grzyby, rośliny, zwierzęta, mrowiska, a nie puszkę po Leżajsku. Nie żebym coś miał do Leżajska, ale ktoś to jednak to wypił. Już ciężko było donieść aluminiową puszkę, która waży pewnie kilka gramów. Dobra. Uśmiechamy się na koniec, żeby nie było. Ja wracam do gospodarstwa, a nie ma szans dzisiaj na jajecznicę na kurkach, więc pokażę wam jeszcze film o kurkach. Niech będzie tak. Cześć. Cześć.